A w dzisiejszym materiale niewyjaśnione tajemnice reprezentacji Polski. Zaginione wideo ostatniej bramki strzelonej przez Polaków w meczu z Brazylią na Mistrzostwach Świata we Francji, walizka z dolarami oraz zemsta na Zbigniewie Bońku. Zachęcam do oglądania. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują dodatkowy bonus do bonusu startowego w postaci 34 zł. Więcej informacji w opisie. Czy to na oficjalnej stronie FIFA, czy na portalu Łączy Nas Piłka, tak samo na Transfermarkcie oraz Wikipedii. Wszędzie możemy przeczytać, że w meczu z Brazylią na Mistrzostwach Świata 1938 Ernest Wilimowski zdobył 4 gole. Nikomu wcześniej w jednym spotkaniu nie udało się zdobyć tak wielu bramek na mundialu. Do dziś wyczyn ten jest uznawany za jeden z najbardziej ikonicznych w historii polskiego futbolu. Jednak czy Wilimowski rzeczywiście tego dokonał? Jak zauważa Leszek Jarosz na łamach piątej części magazynu Kopalnia, istnieje wiele poszlak wskazujących, że to wcale nie Wilimowski zdobył gola na 5-6 w dogrywce tej potyczki, co oznaczałoby, że w rzeczywistości legenda ruchu 3, a nie 4 razy trafiała do siatki ekipy Canarinhos. Wszystkie fragmenty wideo z tego meczu, które się zachowały, nie obejmują piątej bramki dla Polaków. Wideo z ostatniego gola w tym spotkaniu, czyli właśnie piąte trafienie biało-czerwonych, możemy uznać za tak zwane lost media. Wiadomo, że mecz ten nagrywała m.in. brazylijska ekipa filmowa, która po czasie wyświetlała go na terenie swojego kraju poprzez sieć kin. Póki co nie wiadomo jednak, czy taśmy, na których zapisany jest materiał z meczu, w ogóle się zachowały. Jedni twierdzą zgodnie z oficjalną wersją, że gola w 118 minucie zdobył Wilimowski. Inni jednak są przekonani, że bramkę na 5-6 zdobył Fryderyk Szerwkę, który, co warto dodać, strzelił także pierwszego gola dla Polaków, zamieniając karnego na gola w 23 minucie. Są więc tylko dwa możliwe scenariusze. Albo Wilimowski zdobył 4 gole i Szerwkę jednego, albo Wilimowski zanotował hat-tricka, a Szerwkę dublet. Przez lata wielokrotnie powtarzano pierwszą z tych wersji, czyli to, że Wilimowski zdobył 4 gole. Jakie są jednak poszlaki przemawiające za tym, że gola na 5-6 zdobył jednak Szerwkę? Po wielu latach, a dokładniej w roku 1957, na łamach tygodnika Sportowiec, kapitan Polaków w tamtym meczu z Brazylią, Władysław Szczepaniak wyraźnie powiedział podczas udzielanego wywiadu, że Wilimowski zdobył w tym meczu nie 4, a 3 gole. Leszek Jarosz, przeglądając miesiącami prasę z końcówki lat 30., znalazł w największej wówczas polskiej gazecie, ilustrowanym Kurierze Codziennym, bardzo szczegółową relację, którą sporządził obecny na tamtym meczu z Brazylią wysłannik. W tej relacji znajduje się informacja, że to nie Wilimowski, a Szerwkę zdobył gola na 5-6, tym samym notując w tym meczu dublet. Co więcej, kilka dni później ilustrowany Kurier Codzienny zwrócił na swoich łamach uwagę na błąd francuskiej gazety, która napisała, że Wilimowski czterokrotnie trafiał do siatki rywala. Omyłka. Wilimowski strzelił ich 3, napisano. Natomiast na korzyść wersji, że to Wilimowski czterokrotnie trafiał do siatki Canarinhos, przemawia fakt, że w przeglądzie sportowym Tadeusz Maliszewski, cieszący się wielkim uznaniem i nienaganną reputacją dziennikarz, pisał o 4 golach Wilimowskiego. Jednak co zastanawiające, dzień po meczu z Brazylią, przegląd pod zdjęciem Wilimowskiego pisał zdobywca 3 bramek. Reporter francuskiego tygodnika Le Mirror des Sports także pisał o 3 bramkach Wilimowskiego. Z kolei brazylijska prasa pozostawała przy wersji, że to Wilimowski był zdobywcą 4 goli. Zastanawiająca jest także historia pewnej pamiątki, którą otrzymał Szerwkę. Oficjalnie uznaje się, że podczas swojej kariery zdobył on dla Polski 1 gola. Właśnie tego z rzutu karnego w 23 minucie meczu z Brazylią. Zachowały się jednak jego wypowiedzi, które spisano niedługo po meczu. Mówił m.in. o pamiątkowym drzeworycie, który otrzymał tak jak pozostali piłkarze po starciu z Canarinhos od, co ważne, będącego na tym meczu prezesa PZPN. Szerwkę w swojej wypowiedzi przytoczył całą treść dedykacji napisanej przez prezesa, którą umieszczono na przekazanym mu drzeworycie. Wyraźnie mówiła ona o 2 golach zdobytych w reprezentacji Polski. Kiedy Teodor Wawoczny w roku 1972 napisał list do Szerwkego z prośbą o wypełnienie ankiety, w której m.in. znajdowała się informacja, że strzelił 1 gola Brazylii,
Szerwkę poprawił ją, zmieniając cyfrę 1 na 2. Przy nazwisku Wilimowski 4 zmienił na 3. Były takie czasy, w których to Polacy rozdawali karty w światowym futbolu. Podczas Mistrzostw Świata 1974 nasza reprezentacja decydowała o dalszym losie Argentyny oraz Włoch na Mundialu. Biało-czerwoni zapewnili sobie awans już w dwóch pierwszych meczach, ogrywając Argentynę oraz Haiti. Sprawa drugiej drużyny, która wyjdzie z grupy, rozstrzygała się w trzeciej kolejce. Polacy mierzyli się z Włochami, a Argentyna z Haiti. Drużyna z Ameryki Południowej była zdana na nas. Musiała liczyć na to, że biało-czerwoni nie odpuszczą meczu z ekipą Azzurich i dadzą z siebie 100%. Reprezentacja Albiceleste miała więc przygotować specjalną premię motywacyjną dla Orłów Górskiego. Targu dobito przed meczem, jednak walizka z pieniędzmi miała zostać przekazana oczywiście po spotkaniu, jeśli Polakom uda się wygrać z Włochami. Biało-czerwoni rzeczywiście nie odpuścili, ograli Azzurich 2-1, a Argentyna przeszła dalej. Oto słowa Grzegorza Laty dla Przeglądu Sportowego. Argentyńczycy ustalili, że każdy zawodnik i dwaj trenerzy ze swojej premii za zakładany awans do drugiej rundy oddadzą Polakom po 1000 dolarów, w sumie 24 tysiące dolarów. Do przekazania ich zobowiązał się Ruben Ayala, napastnik reprezentacji Argentyny. Problem jednak w tym, że zdaniem Laty nikt z polskiej drużyny, za wyjątkiem Roberta Gadochy, o tym nie wiedział. To Gadocha miał dobić targu z Argentyńczykami przed meczem, jednak podobno nie powiedział o tym swoim kolegom i skonfiskował pieniądze. Ostatecznie miała to być kwota opiewająca na 18 tysięcy dolarów, ponieważ Ayala oraz pośrednicy uszczknęli około 6 tysięcy. Sam Lato miał dowiedzieć się o sprawie po latach podczas prywatnej rozmowy właśnie z Rubenem Ayalą. Jestem pewny, że Gadocha, gdy kładł się spać, to nie mógł zmrużyć oka. Musiał myśleć, co będzie. Te 18 tysięcy dolarów to była kolosalna kwota. To były 4 domy na Saskiej Kępie. Piękne domy. To były 4 BMW jak spod sztancy prosto z taśmy produkcyjnej w Monachium. Gadocha oszukał drużynę, kolegów i tego nigdy mu nie wybaczę. Mówił w książce Romana Coutonia, Dejna, czyli obcy, Jan Tomaszewski. Historię tę w wywiadzie dla Super Expressu potwierdził także Iggy Boćwiński, posłaniec, którego zadaniem miało być przekazanie walizki z rąk argentyńskich do polskich. Robert Gadocha zachował pieniądze dla siebie. Zresztą zaskoczył mnie tym zupełnie. Kiedy wręczałem mu torbę, zapytałem, jak zamierza podzielić kasę. Wtedy powiedział: wiesz co, nie mów nic chłopakom. Nasza strategia na mecz z Włochami i tak była taka, żeby wygrać. Byłem bardzo zaskoczony taką postawą Gadochy. Sam Gadocha na łamach polsatsport.pl w rozmowie z Rafałem Churkowskim odniósł się do tych zarzutów. Oto fragment wywiadu. Nie wziąłem tych pieniędzy, przecież gdyby do czegoś doszło, moi koledzy siłą rzeczy wszystkiego by się dowiedzieli. Dlaczego to wyszło dopiero po 30 latach? Ja po prostu byłem człowiekiem, na którym dało się sporo zarobić. To wszystko dzieło mojej byłej żony. Była wpływowa, pracowała dla MSW. Szantażowała mnie, że jeśli nie zrezygnuję z domu, zniszczy mi życie. Moje nazwisko zostało zszargane. Przed Mistrzostwami Świata w Argentynie następowała zmiana pokoleniowa w reprezentacji Polski. Najbardziej wyróżniającym się na boisku i poza nim piłkarzem spośród grona młodych, dopiero wchodzących do kadry graczy, był Zbigniew Boniek. Gwiazdy wykreowane przez Kazimierza Górskiego zdawały sobie sprawę z tego, że powoli będą musiały ustąpić miejsca młodszym, jednak dopóki były w kadrze, chciały rządzić szatnią. Boniek nie czuł jednak żadnych kompleksów względem starszyzny, nie zamierzał im ustępować. Przez lata narosło wiele legend związanych z konfliktem Bońka z Orłami Górskiego. Sam piłkarz po latach w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że z wszystkimi miał dobre relacje, niejako zaprzeczając bądź łagodząc te doniesienia. Natomiast inną perspektywę przedstawił chociażby Andrzej Iwan w swojej książce Spalony. Opisał m.in. chrzest Zibiego w kadrze, który jego zdaniem zakrawał o przemoc fizyczną. Bońka grupa starszych piłkarzy nie akceptowała, ponieważ w pewien sposób burzył ustaloną wcześniej hierarchię. Miał jawne pretensje, że nie gra w pierwszym składzie i nie krył się ze swoimi ambicjami. Nawet w czasie treningów wprost mówił Gmochowi, że nie akceptuje roli rezerwowego. W dodatku zabierał głos na wszystkie poruszane tematy, a co gorsza, zazwyczaj miał rację.
młody gówniarz, który z butami wszedł między orły Górskiego, irytująco dobry i irytująco inteligentny. Z tego powodu chrzest był niemiły. O ile mnie potraktowano normalnie, dając 3-4 zwykłe klapsy, o tyle w przypadku Bońka tak naprawdę doszło do rękoczynów. Gdy się tylko nadstawił, Gorgoń, Tomaszewski, Dejna i ktoś jeszcze wyprowadzili tak soczyste ciosy, że dupa bolała od samego patrzenia. Ręce lądowały na Bońku, jakby ktoś sztachetą chciał ubić robaka. Aż pobladłem. To miała być nauczka, przestroga, sygnał, że w kadrze nie dochodzi do zmiany warty i że Boniek nie staje na czele żadnej rewolucji. Zbyszek wstał ze łzami w oczach, odwrócił się i wycharczał. Myślałem, że to będzie zabawa, a nie zemsta. I wyszedł. Rzecz jasna, Boniek nie spokorniał. Buzowała w nim krew, gdy w końcu zaczął grać i strzelił 2 gole Meksykowi, rozochocił się jeszcze bardziej i jeszcze większą miał motywację, by starych trepów zepchnąć z pierwszych stron gazet. Sporo mówiło się także o słynnej sprawie konfliktu Bońka z Dejną przy stole ping-pongowym. Jego charakter znów dał o sobie znać przy towarzyskiej gierce w ping-ponga. Przy stole walczyli ze sobą Dejna z Włodzimierzem Lubańskim, a przegrywający odpadał i zwalniał miejsce następnemu. Tym był Boniek. Dejna przegrał, ale postanowił zagrać rewanż. Boniek wepchnął się przed niego, tłumacząc, że teraz jego kolej. Zaczęła się szarpanina, rozdzielili ich koledzy. Czytamy na łamach przeglądu sportowego. Jak w rzeczywistości wyglądały początki Bońka w kadrze, czy naprawdę był skonfliktowany z Dejną i resztą orłów Górskiego, czy to wyłącznie przejaskrawione legendy? Odpowiedzi na te pytania najpewniej znają jedynie ówcześni reprezentanci Polski. Jeśli chodzi o ten materiał, to już wszystko. Zachęcam Was do oglądania mojego ostatniego odcinka poświęconego Gabrielowi Sloninie, z którym udało mi się porozmawiać osobiście w Chicago, i do usłyszenia w kolejnych materiałach.